jestem pobudzony do tego, żeby podzielić się z wami świadectwem, dołączając się do tego, cośmy słyszeli. Bo nasze chrześcijaństwo to nie jest właśnie siedzenie tutaj na tej sali z jednej strony, a reszta tygodnia to jest sprawa zupełnie co innego. To nie jest tak. Nasze chrześcijaństwo to jest relacja z Bogiem, a ta relacja jest przez wszystkich widziana. To coś z nas promieniuje, jeśli my w takiej ścisłej relacji z Bogiem żyjemy. Wiecie, chciałbym podzielić się z wami świadectwem, które już kiedyś tutaj mówiłem, ale pewnie już to zostało zapomniane, a z całą pewnością są i tacy, którzy tu wtedy nie byli. Ale wiecie, mam pewne skrupuły, bo nie chciałbym, żeby ktokolwiek pomyślał, że ja tutaj chcę się czymś pochwalić, chcę pokazać siebie. Nie, chcę pokazać kawałek normalnego życia. A że to się akurat działo nie w Polsce, no więc no, to chciałbym, żeby ktoś nie przyjął, że ja się tym chcę pochwalić. Słuchajcie, tak się złożyło dość dużo lat temu, ale to już było w okresie, jak już byłem sam, już moja żona była we wieczności, że moje dzieci mi zafundowały pewien podarunek, taki okazjonalny, bardzo ciekawy, że wykupiono mi dwutygodniowy urlop w Tunezji. No kto by nie chciał jechać do Tunezji? Bardzo się z tego ucieszyłem i chciał, ale ponieważ tam coś bardzo, bardzo znamiennego się wydarzyło, dlatego o tym mówię. Nie po to, żeby wam powiedzieć o sobie, gdzie ja już to nie byłem. Tak się złożyło, że będąc tam, pewnego dnia postanowiono nam zorganizować dwudniową wycieczkę dookoła kraju, dookoła Tunezji. Ja się bardzo z tego ucieszyłem, no, bo to jest takie rzeczywiście dla nas egzotyczny kraj, no, i ciekawy kraj. I tak z wielką chęcią się na tą wycieczkę zapisałem, więc było to zorganizowane tak, że ten ktoś, kto to organizował, zamówił kilka samochodów takich terenowych, które mogą jeździć również po Saharze, po pustyni. Wszystkie były jednakowe. No i każdy z nas, to każdy mieszkał gdzieś w innym hotelu, ale było to tak zorganizowane, że dostał każdy, dokładnie mu było powiedziane, że dnia tego i tego o godzinie 8 rano masz stać przed hotelem i przyjedzie samochód, mniej więcej był określony, żebym wiedział, że to jest właśnie ten. No i ja tak stałem przed hotelem, w ręce miałem teczkę z taką skórzaną z rzeczami, bo trzeba było mieć ze sobą i piżamę i wszystko, co na dwa dni, bo to trzeba było gdzieś spać i żywić się i tak dalej.
No i rzeczywiście samochód podjeżdża. No to ja i podchodzę, wychodzi kierowca i od razu bierze ode mnie ten bagaż, wkłada do bagażnika, a mnie pokazuje miejsce, gdzie mam się sobie usiąść. Samochód był 8-osobowy, to znaczy były 2 kanapy po 3 osoby, kierowca i koło kierowcy jedno miejsce. A mnie przeznaczono to miejsce koło kierowcy, to już kierownik tej wycieczki postanowił ze względu na wiek i stan zdrowia, więc takie najlepsze miejsce tam dostałem. Wsiadłem i ruszyliśmy i zaraz dołączyliśmy do całego konduktu, tych samochodów było 10 czy ileś tam jednakowych, no i jedziemy. A w tym samochodzie było na tych 6 siedzeniach 6 młodych mężczyzn, takich w granicach 30 do 40 lat, młodzi ludzie, sami Polacy oczywiście, i jako młodzi, no weseli, i cały czas niesamowicie się śmieją. Ale to takimi falami szło, bo ktoś coś powiedział i śmiali się nie do przytomności. No i znowu ktoś coś powiedział i znowu taki wybuch śmiechu straszny. I to tak trwało może ze 2 godziny, a my jedziemy, a ja w ogóle nie zwracam na nic uwagi, nie wiem o czym mówią, nie wiem z czego się śmieją, bo ja byłem tak przejęty tym, co widzę. No jadę pierwszy raz w życiu terenem afrykańskim. No co, to, co widzę, to do mnie tak głęboko mówiło. I cały czas dziękuję. Boże, jaki Ty jesteś wielki. W moim wieku sędziłem, dajesz mi jeszcze widzieć coś tak pięknego, coś Ty stworzył. Jakie to jest wszystko wielkie. No wiecie, mnie nie brakowało ani zachwytu, ani słów. Ja byłem tak przejęty tym, co było wokół mnie, że w ogóle nie wiedziałem, że oni się śmieją, że dokazują, że i tak. Cała ta wycieczka była bardzo dobrze zorganizowana. Co jakiś czas zwiedzaliśmy coś bardzo ciekawego. To jakieś ruiny, to jakieś osady afrykańskie, to jakaś opuszczona wioska z powodu powodzi. A takie no, bardzo ciekawe rzeczy. I jakieś takie nie ogromne sady tam tych drzew oliwnych i tak dalej. No obiad zorganizowany, już było wszystko przygotowane jak przyjechaliśmy, stoły nakryte, obrusy nakryte, no wszystko na wysoki połysk. Aż przyszedł wieczór. Potem była przejażdżka na godzinna jazda po pustyni. No to było dla mnie no, niesamowite przeżycie. Potem była zorganizowana kolacja i przed kolacją był jakiś taki czas, żeśmy ludzie, każdy sobie chodził swoją drogą, a ja sobie tam stałem i tak rozglądałem się i patrzyłem i po ludziach. A jeszcze zapomniałem powiedzieć to, że nikogo w tej wycieczce nie znałem, ani jednej osoby. Tak sobie byłem wśród nich. I tam przed kolacją, czekając, tak na uboczu gdzieś tam sobie stałem
podchodzi do mnie jeden człowiek, jeden z tej szóstki, która była w tym samochodzie od rana. I mówi tak: proszę pana, czy pan wie, z czego myśmy się rano śmiali? A ja mówię: no nie mam pojęcia, naprawdę. No nie mam pojęcia, nie wiem, nie mam pojęcia. A on mówi: wie pan co? Taki był skruszony. Myśmy się z pana śmiali. Myśmy pana nazwali urzędnik Urzędu Skarbowego. Ze względu na tą torbę, którą miałem w ręce, jak przyszedłem. Ja nie wiem, no co oni tam dokazywali, to już w ogóle nie wiem. I mówi tak, ale potem przez cały dzień myśmy zauważyli, że pan jest bardzo miłym człowiekiem, wręcz serdecznym. I nam się zrobiło strasznie przykro, żeśmy panu zrobili przykrość, że zrobiliśmy w panu wręcz krzywdę. I ja przyszedłem w imieniu całej tej szóstki pana przeprosić. Ja mówię: ja się w ogóle nie gniewam na was. Wiecie, i mnie, do mnie w tym wszystkim, ja mogłem mu złożyć świadectwo, że ja was wszystkich kocham, że Pan Jezus was kocha. I wiecie, ale do mnie dotarło to: popatrz się, ty w ogóle nie wiedziałeś, że ciebie, jak ciebie dokładnie obserwują. I do mnie dotarło to, że my nigdy nie wiemy, kto nas obserwuje i jak nas ocenia. A nasze życie powinno być światłem, tak jak Pan Jezus powiedział w kazaniu na górze, że nasze życie ma być światłem, widocznym, widzialnym. I to ma z daleka być widzialne, jak miasto z daleka oświetlone i z daleka widzialne. Tak ma być widzialne nasze życie. Pan Jezus wiedział, co mówi, i my wiemy, co on powiedział. I to jest dla nas zadanie, postawione przez nami zadanie, że my mamy być świadectwem dla wszystkich, gdziekolwiek jesteśmy, że nie tylko to, co mówimy, nie tylko nasze świadectwo naszych ust, co jest oczywiste, oczywiście też ważne, ale najważniejsze jest świadectwo naszego życia. Wiecie, powiecie: no tobie to się dobrze mówi, bo masz 80 parę lat, no to nic dziwnego, że jesteś spokojny i zadowolony i tego. My jesteśmy młodzi, dla nas jest życie zupełnie inne, my musimy być, my mamy życie w sobie. I to jest zupełnie co innego. Słuchajcie, chciałbym wam opowiedzieć teraz nie swoje świadectwo, a świadectwo jednego brata złożone w naszym zborze, tutaj Ustrońskim zborze, ale jeszcze tam przy stawie. Pamiętacie ten zbór? Jeszcze w dawniejszych czasach pewien brat opowiada tak.
Ja chodziłem do gimnazjum w Cieszynie, więc wracam się teraz do młodych tutaj na sali, więc to jest świadectwo młodego człowieka. Ale chciałbym, żebyśmy się przenieśli w wyobraźni w te czasy sprzed 60-70 lat, bo wtedy to miało miejsce, to, co teraz powiem. Wtedy do gimnazjum w Cieszynie chodzili nie 16-15-latkowie, tylko 20-latkowie, ludzie, którzy stracili przez 6 lat wojny całe swoje edukacje. Nie mieli żadnego wykształcenia, więc do gimnazjum chodzili dopiero po wojnie, jak mieli na to możliwość. Jeszcze nadrabiali to, co się dało nadrobić. A więc do gimnazjum chodzili 20-latkowie. I taki jeden z nich składa świadectwo swojego nawrócenia w Ustroniu właśnie w zborze. I to chciałbym wam powtórzyć za nim. I to, co będę mówił, to mówię to, co on mniej więcej, bo to też już są dziesiątki lat od czasu, kiedy ja to świadectwo słyszałem. Ja tam byłem wtedy i słyszałem osobiście to świadectwo. Mówi tak, chodziłem do Cieszyna, do gimnazjum, dojeżdżałem pociągiem. No cała młodzież dojeżdżała pociągiem. No więc, no jak młodzi ludzie, dokazywali, śmiali się i tak dalej. Ale ja miałem w klasie kolegę, o którym wszyscy mówili, że to jest taki, że on tam gdzieś chodzi na jakieś takie zebrania do w Ustroniu, przy stawie, gdzieś tam jacyś ludzie się schodzą, się modlą, coś tam się dzieje i ten chłopaczek tam chodzi między nich. I ten składający świadectwo mówi tak, i ja postanowiłem temu chłopcu się przyglądnąć. I ja nie wsiadałem do pociągu, dopóki on nie wsiadł. Bo ja musiałem wsiąść do tego przedziału, gdzie on, bo ja musiałem widzieć, co on robi w tym pociągu. Potem, jak żeśmy szli do szkoły, no szli wszyscy grupami, no masy młodzieży, to ja szedłem zawsze 10 metrów, 15 metrów za nim, żeby widzieć, co on robi, jak się zachowuje i tak dalej. W klasie siadałem za nim, żeby przez całą lekcję, wszystkie przerwy, go mieć na oku. I zauważyłem, że to jest jakiś dziwny chłopiec. Jest bardzo wesoły, jest bardzo koleżyński, ma wiele młodzieży koło siebie stale, ale jest tak zdecydowany w pewnej sprawie, że to jest zadziwiające. Przy nim nikt nie śmiał powiedzieć brzydkiego słowa. Przy nim nikt nie śmiał nic złego powiedzieć. Przy nim chodziliśmy po lekcjach po mieście, bo do pociągu jeszcze było trochę czasu. To nie pozwalał rozrabiać po mieście nikomu. Stale wszystkim zwracał od razu uwagę. A mimo tego był lubiany. No ciekawy chłopak. I ja postanowiłem wreszcie zajść do tego Ustronia tam i popatrzeć, co to tam za ludzie się zgromadzają. Z jakiego środowiska ten chłopak pochodzi?
I byłem tam 3 razy i za 3rzym razem oddałem swoje życie Bogu. Moi drodzy, ja tego brata znam. Jest też po 80. Do dzisiaj szczerym Bożym dzieckiem. Moi drodzy, Bogu służyć czynnie, w każdym dniu, na każdym kroku. Można, nie wstydząc się w swoim środowisku. I Bóg się do tego przyznaje. Moi drodzy, powiem wam jeszcze jeden przykład. Też świadectwo z Wisły. Starszy człowiek na nabożeństwie w Głębcach, też już to jest parę lat temu, składa świadectwo i mówi tak: no pewnie zauważyliście, że mnie od dłuższego czasu nie było. No byłem chory, byłem też i w szpitalu, wiecie. No a w tym szpitalu to było tak, że no, na izbie przyjęć spisano i pielęgniarka mnie zaprowadziła do pokoju. No i powiedziała: tu padło łóżko, tu szafkę, niech se pan to zagospodaruje. I poszła. A w tym samym czasie, tam w tym pokoju, był jakiś inny pacjent, który już tam był dłuższy czas. I ten pacjent mówi do tego naszego brata: tak, ten brat, który składał świadectwo, mówi: tego samego dnia wieczorem ten pacjent, który się przysłuchiwał i oglądał to wszystko, mówi mi tak: ty wiesz co, jak ty tu dzisiaj rano przyszedłeś, to ty nie powiedziałeś jeszcze ani jednego słowa, a ja już wiedziałem, że ty jesteś inny. Moi drodzy, to jest żywe świadectwo. To jest coś, czego Bóg od nas oczekuje, że nasze życie musi być widoczne. Jeśli nie jest widoczne, to coś z twoim chrześcijaństwem jest nie w porządku. To twoja lampa przygasła. Moi drodzy, a to jest tak proste. Być sobą. Wracam jeszcze do tej Tunezji. Pomyślicie sobie: toż co ty tam takiego robiłeś, taka reakcja była. Moi drodzy, nic. Ja byłem sobą, tak jak jestem tu u was, jak spotykamy się w szatni, tu na sali. Nic, taki, no, pogodny, bo mam powód do tego, żeby być pogodny, bo ja jestem stale ubogacony, ubłogosławiony i stale mam za co dziękować i stąd wynika pogoda na mojej twarzy i w ogóle. Wiecie, wracam jeszcze raz do czasów, kiedy bywałem w szpitalu. Byłem w szpitalu reumatologicznym i tam pacjenci nie dostają jedzenia do pokoju, tylko na jadalni jedzą. Każdy przy swoim stoliku. Jednego dnia szedłem z obiadu do swojego pokoju, a tam było zalecenie, żeby po zabiegach, po jedzeniu, żeby wypoczywać. No to ja szedłem do pokoju, żeby powypoczywać trochę. I widzę, że na korytarzu z dala
Z dala już widzę, że stoi koło ściany jakaś pani, nie pacjentka, bo w cywilu ubrana, nie? W płaszczu, elegancka pani. I jak ja podszedłem bliżej, to ona startuje i prosto idzie do mnie i zatrzymuje mnie i mówi: proszę pana, czy pan jest wierzący? No wiecie, ja byłem zaskoczony tym. Ja mówię: tak, ale skąd pani do głowy przyszło takie pytanie? No bo wie pan co, bo ja widziałam, że na jadalni pan się przed jedzeniem modlił. Wie pan co, ja potrzebuję koniecznie rozmowy z panem. I na świetlicy ja z nią tą rozmowę miałem. Mogłem mi bardzo wyraźnie wskazać na miłość Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, my nigdy nie wiemy, kto nas obserwuje i jak nas widzi. My mamy o tym wiedzieć, że jesteśmy Bożymi dziećmi i to ma wynikać z naszego sposobu życia, sposobu mówienia, sposobu reagowania na innych, we wszystkim, w każdym momencie to ma być w naszym życiu widoczne.